Was serdecznie na kanale Czak TV. Ach, kurde, powiem Wam, że się wyspać wyspałem, tylko że kurczę, tak jakiś taki... Jakby to powiedzieć, jak to mój tato kiedyś mówił, taki niedorobiony jestem. Dobra, słuchajcie, wiecie o czym ja chciałem mówić? I to będzie chyba takie tematy, ale nie zawsze, bo nie zawsze mam klucz sny. Słuchajcie, miałem dzisiaj sen. Go nawet pamiętam przez to, bo ludzie zawsze śnią, tylko po przebudzeniu się nie zawsze się pamięta te sny, które się miało, więc dzisiaj rano wstałem i ostatnio tak mam, że pamiętam sny i dzisiaj się przebudziłem i powiem Wam, że miałem sen. Jakieś takie dziwne, one są zawsze dziwne te sny. Słuchajcie, dla mnie takie dziwne jest jedno, bo jechałem do sklepu, znaczy byłem w sklepie, to nie, że tam wszystko po kolei się pamięta, czy tak ma ten, tylko to takie są jakby kurwa z filmu te sny, to tak jakby w filmie, nie? Jesteś tu, za chwilę jesteś tam, nie? Bo jesteś w jakimś tam miejscu, coś się ten, nagle lecisz kurwa w dół. Chuj, no różnie to jest. No i miałem taki sen, gdzie byłem w sklepie. Nagle zauważyłem, tak, tu babka z maską, tam facet z maską, kurwa, wszyscy w maskach, nie? I wychodzi na to, że kurczę, no nie wiem o co biega, czy to jest jakiś proroczy sen, czy tylko taki po prostu się po prostu przyśniło, bo wiecie co, zapytałem, znaczy chodziłem jeszcze po tym sklepie, coś tam szukałem, kurwa, potem w jakimś innym miejscu się w tym sklepie nagle pojawiłem i tak w końcu do jakiegoś gościa i pytam się, co to? Znowu maski? On, czemu pani ma maski? On mówi, po co, przecież już nie ma pandemii, nie? Już ten, wie pan co? Jak nie ma pandemii? Jest jeszcze gorzej niż było. Kurwa. I w tym momencie jest jeszcze gorzej niż było. I tak jakoś... Potem znalazłem się w innym miejscu w tym sklepie. Ja się aż wystraszyłem. To wziąłem ten, odbrudzę ten i wziąłem się za swoim, bo już chuj, nie wiedziałem, wystraszyłem się kurwa. No i ten i się potem zaraz przebudziłem i to tak trochę dziwny ten sen, tak jakby jakiś proroczy, tak mówię, bo na to wychodzi, że nas czeka jeszcze coś gorszego niż było i że wszyscy maski będą znowu nosić. Dziwne, nie wiem o co biega, ale tak jakoś taki dziwny sen, no. Także naprawdę ja się zdziwiłem. Mi kolej wyskoczył, że jest jeszcze gorzej niż było. Tylko pytanie jest, kurwa, bo wiecie, w śnie to jest tak, że jesteś tu, jesteś tam, coś tam, ten. No ale właśnie sny są takie dziwne i tutaj właśnie wydaje mi się, że ten sen to taki był właśnie o tym, że coś chyba się wydarzy i znowu będą wszyscy musieć nosić maski. Nie wiem, ale wiecie co, wolałbym nie, ale bo czasami to są tylko takie sny, nie? Ale to nie znaczy, że od razu się tak musi stać, nie? Że od razu coś takiego będzie, ale tak dziwnie, nie?
bo jest takie trochę ten sen nawiązany do tego, co jest teraz obecnie, że już po pandemii niby, a jest jeszcze gorzej niż było. Nie wiem, dziwne. Nie wiem, co o tym myśleć i sądzić. Dziwne, dziwne, naprawdę dziwne. Także słuchajcie, ja to tak biorę na razie na luz i myślę, że to nic, że to nie jest żaden jakiś taki sen, który był proroczy, że pokazał mi sen, w śnie zobaczyłem coś, co z powrotem przyszło, ale jeszcze gorzej. Wolałbym, żeby nie. Także wiecie, myślę, że to jest tylko sen i że to nie będzie nic takiego ten się działo, nie? Znowu, albo jeszcze gorzej. Także taki miałem sen, tak to wyglądało w tym śnie i coś takiego usłyszałem w tym śnie. No i dlatego tak z rana, wiecie, ja jestem wyspany, ale prawdę mówiąc, nie wiem, no nie wiem, co o tym myśleć. Co to kurde miało być, dlaczego taki sen był dziwny. Dobra, nie będę przeciągał, wystarczy na tyle. Piszcie, co o tym sądzicie. O tym śnie, który miałem i że takie jakby jakiś proroczy, że coś by miało się wydarzyć, że z powrotem będziemy w maskach chodzić. Nie wiem. Także do zobaczenia. Subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. To znaczy do wieczora, bo wieczorem albo po południu coś pewnie nagram jeszcze. Także do zobaczenia. Hejka.